Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu z serii Profilaktyka uzależnień. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Grzegorz Romanow, terapeuta uzależnień pracujący w ośrodku w Pławniowicach. Bardzo mi miło, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, na początek chciałam spytać o to, co właściwie w tym ośrodku się dzieje takiego ciekawego, o czym warto by powiedzieć naszym słuchaczom. No właśnie, ośrodek to określenie, które ma wiele znaczeń. Można by pomyśleć, że jesteśmy na przykład ośrodkiem turystycznym, bo Pławniowice to miejscowość położona w przepięknym miejscu, nad zalewem. Słynie choćby z tego, że w tej malutkiej miejscowości wsi jest przepiękny zespół pałacowo-parkowy, ale w środku lasu, w głębi, schowani jesteśmy my, czyli ośrodek leczenia uzależnień, potocznie nazywany odwykiem. Nas wyróżnia to, że leczymy osoby dorosłe, czyli które ukończyły co najmniej 18 rok życia. A kontrakt z NFZ-em, bo jesteśmy placówką szpitalną, mamy na uzależnienie od narkotyków. Czyli ostatecznie pacjent, który do nas trafia, to musi być pacjent, który ukończył 18 rok życia, jest co najmniej uzależniony od jakiegoś narkotyku. Gdyby to była osoba uzależniona wyłącznie od alkoholu, niestety nie jesteśmy w stanie objąć jej wsparciem. Co tam robimy? Leczymy, bo uzależnienie to choroba, więc leczymy ludzi, którzy dobrowolnie zgłaszają się na terapię. W Polsce uzależnienie od narkotyków, leczenie uzależnienia od narkotyków nie odbywa się przymusowo, a jedynie dobrowolnie. I leczymy ludzi stosunkowo młodych, w związku z charakterem środków, jakie używają. To są najczęściej ludzie między 18 a 35 rokiem życia. Oczywiście zdarzają się osoby starsze, ale są to wyjątki. Leczenie w Pławniowicach trwa aż lub tylko w kontekście całego życia, które można zyskać, 12 miesięcy. To sporo. Przez ten okres poznaje pan tych młodych ludzi. Proszę powiedzieć, dlaczego oni sięgają po narkotyki? Co jest powodem? To jest bardzo trudna odpowiedź na pytanie, które no, źródła tego są złożone. Można by powiedzieć, że narkotyki, a właściwie ich nadużywanie lub uzależnienie od nich, to jest po prostu lekarstwo na jakiś brak w życiu lub nadmiar czegoś. To niejednokrotnie są osoby, które doświadczyły traumy w młodym wieku, i można by powiedzieć, że środek odurzający, na który na pewnym etapie swojego życia po tej traumie trafiły, jest swoistym lekiem na tę traumę. Świetnym przykładem są na przykład osoby, które doświadczyły nadużycia seksualnego. To wiąże się z potężną traumą i doświadczeniem, z którym trzeba coś zrobić, a w młodym wieku na przykład nie jesteśmy wyposażeni w takie umiejętności, by sobie z tym poradzić. Nierzadko też osoby, z którymi jesteśmy blisko, o tym nie wiedzą, utrzymujemy to przed nimi w tajemnicy, bądź nie chcą w to na przykład uwierzyć. Nie mówiąc już o sytuacjach, gdzie młodzi ludzie na przykład doznają traum w środowiskach, w których wzrastają, w systemie rodzinnym. I wtedy narkotyk jest świetnym lekiem na to, co się wydarzyło. Ten narkotyk może być też lekiem na brak. Przykład: jestem młodym chłopcem, który bardzo chciałby zbliżyć się do jakiejś koleżanki, ale nie posiada takich umiejętności, bo nie umie sobie poradzić z zawstydzeniem. Tak. I odkrywa pewnego dnia, że lekiem na to zawstydzenie jest alkohol. Albo narkotyk, który sprawia, że zamieniam się w lwa parkietu, gdzie normalnie nie jestem w stanie wyjść na ten parkiet. Więc czasami to działa na zasadzie brakującego klucza do mojego zamka. Nie mówiąc już o takich sytuacjach, gdzie narkotyk jest lekiem na nadmiar. Nadmiar opieki ze strony rodziców, nadmiar różnych rzeczy w życiu, co zawsze skutkuje... Tych bodźców mają młodzi ludzie coraz więcej. Oczywiście, co zawsze skutkuje też jakimś niedoborem, bo tam, gdzie czegoś jest więcej, odbywa się to kosztem czegoś innego, czego jest mniej. Te bodźce to istotna sprawa i sądzę, że to, w jakim kierunku zmierza obecnie świat, choć od razu zaznaczam, że nie jestem osobą, która należy do grupy narzekaczy na dzisiejszy świat. Myślę, że można z niego wspaniale korzystać.
i jest cudowny, ale jednocześnie to, w jakim kierunku on zmierza, niekoniecznie jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani i dostosowani, choćby do tego pędu, do rozwoju tak szybkiego, również multimediów, które w mojej ocenie stanowią takie stosunkowo duże zagrożenie, nie tylko w kontekście uzależnienia od nich przez młodych ludzi i nie tylko młodych, ale również w kontekście odbierania świata. Myślę, że ten rozwój gwałtowny sprawił, że zaczynamy odbierać świat bardziej impulsywnie. Właściwie zaczyna rządzić nami krótka emocja, a krótka emocja niekoniecznie sprzyja prawidłowemu rozwojowi. Stąd tych powodów, że człowiek sięga w sposób nałogowy czy szkodliwy dla niego po używki, jest naprawdę bardzo wiele. Gabor Maté w książce Bliskie spotkania z uzależnieniem mówi o tym, że to nie zawsze narkotyk robi z kogoś narkomana. Podaje tutaj przykład żołnierzy walczących w Wietnamie, którzy dostawali heroinę, amfetaminę, środki nasenne i tylko 20% spośród nich po powrocie do domu było uzależnionych od narkotyków. Zgadzam się z nim. Choć to przekaz mało profilaktyczny i wydaje mi się, że to, co teraz powiem, jest istotne w kontekście całej mojej wypowiedzi, a nie wyłącznie jednego pierwszego zdania. Sięgnięcie po alkohol lub narkotyk nie sprawi, że się od niego od razu uzależnimy. Może być nawet tak, że robimy to ze stosunkowo dużą częstotliwością, ale nie jest to jednocześnie informacja o tym, że jesteśmy nałogowcami. Może być również tak, że robimy to ze stosunkowo małą częstotliwością, ale przejawiamy już jakieś symptomy uzależnienia. To nie ilość ani częstotliwość jest wyrazem tego, czy jesteśmy od czegoś uzależnieni. Niemniej jednak to oczywiście ilość i częstotliwość może się do tego znacznie przyczynić. Jasne. To, czy człowiek się od czegoś uzależnia, czy wpada przez alkohol, narkotyki, czy inne środki odurzające, bo to mogą być przecież leki, w kłopoty życiowe i czy boryka się z tak poważnym problemem, tak poważną chorobą, choruje cały ja i cały system, w którym żyje, jak uzależnienie, zależy od innych rzeczy. Mi jest najbliżej do takiego naukowo potwierdzonego modelu biopsychospołecznego. To by oznaczało, że są trzy czynniki wpływające na to, czy ja, czy pani, czy moje dzieci być może doświadczą w życiu uzależnienia. I te trzy czynniki to czynnik biologiczny, psychologiczny i społeczny. Ten społeczny to jest ten najbardziej przez nas powtarzany i rozumiany. To często mama lub tato mówi do syna, to wszystko wina twojego towarzystwa, wpadłeś w złe towarzystwo. I oczywiście nie sposób odmówić im racji, jeżeli to faktycznie jest towarzystwo, które sprowadza mnie na złą drogę. Kolega w pracy, który pije często, zaczynam spędzać z nim czas, sposób spędzania czasu jest jeden, siedzimy przy butelce wódki, bądź chodzę do liceum, w którym popularna jest marihuana, moi przyjaciele ją palą, więc większe prawdopodobieństwo, że zacznę to robić. Owszem, ale moim głównym, podstawowym towarzystwem jest przede wszystkim rodzina, w której przychodzę na świat. To tam jestem lepiony przez kilkanaście lat mojego życia. Więc trudno zgodzić się z tym, że jeżeli rodzina lepi mnie przez kilkanaście lat w jakiś określony sposób, a później trafiam w liceum do klasy, w której ktoś pali marihuanę, to wszystkiemu winni są koledzy. No nie do końca. Oczywiście moja rodzina, w której wzrastam, może się wydatnie przyczynić do tego, czy się uzależnię, jakie tam panują warunki, jaka tam jest atmosfera, jaki tam jest sposób komunikowania się ze sobą, jaki tam jest sposób osiągania przyjemności. No jeżeli ja w moim życiu, jako młody człowiek, widzę, że jedynym sposobem na to, żeby obniżyć napięcie po ciężkim dniu pracy, obserwując mojego tatę, widzę, że jest czteropak piwa, no to idę w życie z informacją, sposobem na napięcie jest czteropak piwa. Jeżeli ja widzę, że rodzice nigdy w życiu nie tańczą, ale kiedyś na weselu wujka Władka, jak wypili wódkę,
to zaczęli tańczyć i się świetnie bawili i pierwszy i ostatni raz w życiu widziałem wtedy, że się pocałowali, to jest dla mnie informacja, alkohol jest świetnym sposobem, żeby odpuścić pewną kontrolę, żeby zacząć się bawić. Może jest też świetnym sposobem, żeby się wyluzować i zbliżyć do siebie. Więc ten sposób osiągania przyjemności, którego uczymy się od małego, jest bardzo istotny. Jak się bawię? Jak się bawią ludzie, z którymi mieszkam pod jednym dachem? To czy doświadczam tam traum, jakie tam jest nastawienie do używek, to wszystko ma znaczenie. Oczywiście znaczenie ma również szkoła, klasa, ulica, dzielnica, znajomi z pracy. Trudno, żeby się uzależnił od kokainy mieszkaniec malutkiej wsi, skoro tam dostęp do takiego narkotyku jest znacznie mniejszy, ale uczeń dużej szkoły w dużym mieście już znacznie łatwiej. Ma możliwości. To tylko czynnik społeczny, bo jest również psychologiczny i biologiczny. I w wielkim skrócie powiem, że czynnik psychologiczny to tak naprawdę to, o czym wspomniałem na początku, czyli narkotyk, alkohol, jakikolwiek środek odurzający może się stać świetnym lekiem na to, czego mi brak, a mogę mieć różne uwarunkowania psychologiczne. Każdy jest inny, ja jestem inny, pani jest inna, moje dzieci są inne od siebie. Może być też tak, że narkotyk wypełni pewien brak. No i czynnik biologiczny, i tutaj jest niewesoło. Bo pewna grupa ludzi, badania mówią, że 16, a nawet 20% ludzi na świecie rodzi się po prostu ze skłonnością do nałogów. I to, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tego rodzaju skłonność, że ja się rodzę i w genach mam alkoholizm, bo dziadek Władek był alkoholikiem i mi się to uaktywni, jak ja zamoczę usta w piwie. To chodzi o tego typu skłonność, że biochemia mózgu niektórych ludzi, ośrodek nagrody, hormony przyjemności funkcjonują w taki sposób, że ci ludzie mają pewne predyspozycje do nałogów i może być im trudniej zejść z tej sceny. No tylko wtedy mowa już o takiej sytuacji jak odbezpieczony granat, że możemy się dowiedzieć, że coś takiego w sobie nosimy, ale będzie już wtedy za późno. Stąd abstynencja jest w gruncie rzeczy najbardziej rozsądnym wyborem, bo wtedy nie gramy w tę grę, no nie? Tak. Ale wiem, że to nie bardzo mało popularne. Mówi pan o uzależnieniu jako o chorobie. To jest ważne, bo ta choroba dotyczy nie tylko samego uzależnionego, ale całej jego rodziny. Chciałam spytać, czy podczas tej terapii prowadzonej w państwa ośrodkach rodzina też w niej uczestniczy i jak to wygląda? To ważne. Dziękuję za to pytanie, bo myślę, że o tym trzeba mówić głośno. Zanim na nie odpowiem, to tylko wspomnę, że nie wyłącznie ja mówię o uzależnieniu jako o chorobie. Wolę, żebyśmy mieli jasność, dlatego że to jest po prostu fakt naukowy. Uzależnienie kwalifikuje się do grupy chorób i zaburzeń psychicznych. Tak, ja mówię o tym dlatego, że często uzależnienie postrzegane jest w ten sposób przez innych, że właściwie dlaczego mamy pomagać komuś, kto sam się w to pakuje, prawda? To nie jest choroba, że ja się z nią urodziłem albo, nie wiem, zaraziłem się od kogoś. To jest mój wybór, mój sposób na życie. Więc tak wybrałeś, no to taki los cię spotkał. Oczywiście. I trudno odmówić właściwie pewnej logiki w takiemu myśleniu, bo to jest prawda. To są naprawdę jednostkowe przypadki, że ktoś nie miał wyjścia. Oczywiście możemy tutaj mówić o takich sytuacjach. Dla młodego człowieka, który nie umie mówić nie, pójście na imprezę, gdzie są narkotyki i wszyscy je biorą, a on ma być jedyny, który powie nie, to jest wręcz sytuacja bez wyjścia, powiedziałbym. No to musisz powiedzieć tak, prawie nie masz wyjścia. To trzeba mieć niebywałe umiejętności, żeby się temu sprzeciwić wtedy. Są też takie sytuacje, że nie masz wyjścia w znaczeniu środowiska, w którym wzrastasz, no nie? Ale zgadzam się, że często mamy wyjście. I to jest po prostu efekt naszych działań. Choć mi łatwiej jest patrzeć na to w sposób bardziej złożony, to zgadzam się. No, brak abstynencji jest po prostu sposobem na to, żeby zagrać w tę grę i być może w tej grze doświadczę choroby uzależnienia. Ale mówiąc o chorobie, łatwiej jest nam na to patrzeć też w kategoriach pewnych objawów, które towarzyszą, no i pewnych sposobów na leczenie, bo skoro jest to choroba, trzeba ją leczyć. To trzeba i można, co najważniejsze, ją leczyć. I ja mam świadomość, że pojęcie nasze na ten temat jest dość proste. Często wydaje nam się, że terapia to AA. Że właściwie przeciętny człowiek myśli, że terapia polega na tym, że się idzie na spotkanie anonimowych
uzależnionych i tam się i tam trzeba coś historię. Mówić. Nie, to pragnę zaznaczyć, a to nie terapia w ogóle. To jest oczywiście bardzo ważne w wychodzeniu z uzależnienia dla niektórych ludzi, nie dla wszystkich, żeby korzystać z tej formy pomocy, ale jest to tak zwana grupa samopomocowa. Tam nie ma terapeuty i tam nie ma głębokiej pracy nad różnymi psychologicznymi aspektami mojej choroby, która w mojej ocenie jest ważna i dopełnia bardzo w procesie leczenia tego, co jest istotne z punktu widzenia wyleczenia nałogu. Natomiast, dobrze, to jak w tej chorobie uczestniczą ci bliscy? Właśnie. My realizujemy program 12-miesięcznej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i leczymy metodą tak zwanej społeczności terapeutycznej. To dość popularna metoda w ośrodkach leczenia uzależnień stacjonarnych, a my takim jesteśmy. Pacjent u nas mieszka 365 dni w roku, 24 godziny na dobę i właściwie jest to taka trochę droga dojrzewania pod mikroskopem. Znaczy w szklarnianych warunkach człowiek uczy się dojrzałości. Od początku, od tego jak posprzątać wokół siebie, jak odzyskać kontrolę nad swoim organizmem, który jest wyczerpany, ale też jak budować prawidłowe relacje, również z bliskimi. Bo po latach nadużywania narkotyków to często to jest pobojowisko w relacjach z ludźmi. To są bardzo skomplikowane sprawy. Niejednokrotnie to jest tak, że mama i kocha i nienawidzi za to, co jej zrobiłem. Niejednokrotnie jest tak, że mam na koncie, nie wiem, bójki z ojcem pod wpływem narkotyków na przykład, jak już jestem dorosły. No i jak zbierać z takiego pobojowiska? Niejednokrotnie jest tak, że wyniosłem pół domu do lombardu i rodzice mają do mnie potworne pretensje, nie mówiąc już o relacjach z innymi bliskimi, bo to nie są wyłącznie rodzice. No ale również jakoś trzeba to naprawić. I my, zanim jeszcze pojawił się ten wredny wirus, realizowaliśmy z dość dużą intensywnością tak zwany program wspierania rodzin, w którym to programie rodziny uczestniczyły w terapii w sposób dość ograniczony, ale jednocześnie istotny, spotykając się na czymś o charakterze warsztatu, przynajmniej raz w miesiącu, w siedzibie naszego ośrodka. W tym czasie mogli też odwiedzić swoich bliskich, bo odwiedziny to oczywiście normalna część terapii, ale brali też udział w kilkugodzinnych warsztatach dla chętnych, zaznaczam, nie wszyscy mają taką ochotę, które to warsztaty miały na celu zrozumienie problemu, z którymi się borykają najczęściej ich dzieci, ale nie wyłącznie dzieci, bo to czasami małżonkowie, partnerzy, partnerki, rodzeństwo. A dzięki temu zrozumieniu mogli też przyjąć odpowiednią postawę, bo my, jak pani sama ujęła, w chorobie rodziny, a to zazwyczaj jest tak, że wtedy pod wpływem uzależnienia jednej osoby choruje cały system, bo my się na przykład logicznie zachowując nie wspieramy uzależnionego. Na przykład przyszedł pijany do domu, no i żeby o niego zadbać, no to trzeba by było go rozebrać, przebrać w piżamkę, położyć do łóżeczka. Dać kolację. Dać kolację, a następnym razem jak będą mu się trzęsły ręce i będzie chciał piwo, to trzeba było mu dać na piwo, no bo inaczej to się źle skończy. A jak się zachowuje agresywnie, to trzeba go uspokoić, więc może jednak zróbmy coś dla niego. To często są zachowania, które nie sprzyjają, więc system cały choruje. Robimy rzeczy, które paradoksalnie napędzają jeszcze tego uzależnionego. Uczycie tych zachowań, tak? Staramy się je podkreślać, pokazywać, raczej nie uczyć, ale chyba co najważniejsze, z uwagi na to, że w Pławniowicach leczą się przede wszystkim ludzie, młodzi dorośli, to są ludzie często bez wykształcenia, bez doświadczenia pracy zawodowej, którzy powinni tego wszystkiego się nauczyć. To też podczas pracy z ich rodzinami uczymy takiej trudnej umiejętności, myślę, że to trudne, szczególnie dla rodzica, żeby dać im dorosnąć, żeby nie próbować na przykład po terapii zachęcać ich, wróć do mnie, już wszystko będzie dobrze, będziesz mieszkał, może wrócisz na studia. Czyli nie matkować. Nie matkować. Nie, zbytnia opieka to też jest tak naprawdę krzywda. Czy taki zimny chów.
Niekoniecznie. Myślę, że chciałbym, żeby to wybrzmiało w odpowiedni sposób. Nie namawiamy do zrywania relacji, a bardziej do umożliwienia rozwinięcia skrzydeł. O. I to rozwinięcie skrzydeł jest wyjątkowo szczególny sposób możliwe w Pławniowicach, dlatego że nas wyróżnia na tle innych ośrodków w kraju to, że my umożliwiamy drugi etap terapii. Po roku w Pławniowicach, to szalone dla niektórych w ogóle, jak po roku zamknięcia, niektórzy mówią w więzieniu, byłeś na odwyku w więzieniu, to teraz hulaj dusza, powinieneś cieszyć się życiem. Możesz skorzystać z drugiego etapu terapii i to jest coś wyjątkowego, bo my dysponujemy 6 mieszkaniami w Gliwicach, w których można zamieszkać po terapii na bardzo preferencyjnych warunkach, płacąc wyłącznie za media. To jest w dzisiejszych czasach coś super. Pomagamy też w znalezieniu pracy, w realizacji kursów zawodowych i zacząć żyć. To oczywiście odbywa się na pewnych zasadach. Trzeba uczestniczyć w grupie wsparcia regularnie, trzeba pozostawać z nami w kontakcie. To się udaje. I myślę, że to się udaje właśnie dlatego, to dopełnia jakby terapii podstawowej i to się udaje właśnie dlatego, że my dajemy taką możliwość. No bo jeżeli ktoś ma alternatywę wrócić do domu, do klatki, w której mieszkam, na drugim piętrze jest dealer, od którego kupowałem narkotyki, na parterze jest sklep monopolowy, w którym codziennie kupowałem alkohol, a w ogóle to właściwie nic innego tam nie robiłem, jak tylko niszczyłem siebie, no to to jest 2 razy trudniejsze niż zacząć od nowa w nowym miejscu w korzystnych i bezpiecznych warunkach. Czy z tymi młodymi ludźmi trudno się rozmawia? Czy pan jako terapeuta musi przestrzegać jakichś zasad i potrafi zbudować więź z młodym człowiekiem? Właściwie praca terapeuty to tak naprawdę praca polegająca na umiejętnym byciu blisko. Terapeuta powinien być specjalistą od rozmawiania w określony sposób. Nie od pouczania, nie od nauczania, nie od wychowywania, tylko od bycia blisko w odpowiedni sposób. To nie jest proste. Znaczy to nie jest łatwa praca. Czy pan nieraz ma takie wrażenie, że z tą osobą mi się nie uda? Staram się nie myśleć w ten sposób, ale nie ukrywam, że są osoby, które zniechęcają do siebie. Tylko mi łatwiej jest patrzeć na to w sposób taki, że to jest element jego walki. I niejednokrotnie spotkałem się to z tym, nie pan że ktoś, jest jego wrogiem. Oczywiście, że ktoś od początku próbował zniechęcić do siebie terapeutę, bywał agresywny czasami, okazywał jakieś swoje lekceważenie, ale tak naprawdę to się zmieniało w perspektywie czasu, więc staram się nie myśleć w ten sposób, ale owszem, zdarzają się osoby, do których odczuwa się wręcz coś w rodzaju niechęci. Ja zawsze, i myślę, że to bardzo ważne w tej pracy, staram się to rozumieć przez pryzmat tego, co każdy z nas wnosi do tej relacji. Jeżeli ja odczuwam niechęć w stosunku do kogoś, to być może to jest informacja, że on odczuwa niechęć do świata i to jest klucz do niego. Możecie się wymienić na przykład? Ktoś inny bierze tę osobę, a pan terapię z kimś innym prowadzi? W przypadku terapii w Pławniowicach podstawowym działaniem terapeutycznym jest terapia grupowa. Czyli to, że człowiek mieszka pod jednym dachem z innymi uzależnionymi, a w Pławniowicach leczy się 10 pacjentów, mamy około 40 miejsc, z innymi pod jednym dachem, to już ma wymiar leczący i właściwie oni mają najintensywniejszy wpływ sami na siebie. Oczywiście w odpowiedni sposób jest to modelowane przez terapeutów, przez system, który jest stworzony tam, bo jest to taki trochę system małego społeczeństwa, dlatego jesteście nazywa się to społecznością. Jesteście z nimi na okrągło, czyli wymieniacie się, ale ktoś zostaje na noc również? Tak, pełna obsada terapeutyczna musi obejmować 24 godziny, co najmniej jeden terapeuta jest wtedy na dyżurze. I dodatkiem do terapii w Pławniowicach jest też terapia indywidualna. Każdy pacjent ma swojego indywidualnego terapeutę. Raczej przydzielanie pacjenta terapeutom odbywa się głównie na zasadzie losowej, bądź są wyjątkowe wypadki, że ktoś doświadcza takich trudności, a są w naszym zespole specjaliści od tych określonych trudności. No, trzeba powiedzieć, że to nie przychodzą wyłącznie pacjenci uzależnieni. Zdarza się, że przychodzą pacjenci oprócz uzależnienia, borykający się z zaburzeniem
emocjonalnym, zaburzeniem osobowości, z chorobami czasami somatycznymi, niektórych nie jesteśmy w stanie leczyć w naszych warunkach. Macie jakichś psychiatrów? Oczywiście, jest to placówka psychiatryczna, jak każda tego typu i każdy pacjent w procesie przyjęcia jest konsultowany psychiatrycznie, a jeżeli tego wymaga jego stan na jakimkolwiek etapie terapii, to jest też konsultowany przez psychiatrę, który jest zatrudniony w ośrodku. U niektórych pacjentów wymaga to na przykład wspierania terapii farmakologią, choć nie jest to norma, ale niektórzy borykają się na przykład z zaburzeniami lękowymi, szczególnie osoby, które nadużywały w dużych ilościach konopi, doświadczają silnych lęków i trudno jest korzystać z terapii, zanim tych lęków się nie obniży, nie opanuje. W tym czasami pomaga farmakologia właśnie. Wracając do pani pytania, ta terapia indywidualna jest oczywiście, wzbogaca oczywiście program terapii, program leczenia w społeczności, ale nie jest jego podstawą. My przede wszystkim leczymy społecznością w Pławniowicach, bo każdy z terapeutów realizuje się też w swojej pracy zawodowej, na przykład w prywatnych gabinetach, co jest zupełnie innym rodzajem pracy z osobą uzależnioną. To wszystko jest finansowane przez NFZ? Czyli bezpłatnie mogą młodzi ludzie korzystać z tych terapii. Tak, leczenie w Polsce jest zagwarantowane ustawowo, leczenie odwykowe jest zagwarantowane ustawowo bezpłatnie, nawet dla osób nieubezpieczonych. To oczywiście wymaga pewnych dodatkowych formalności, ale tak, jest takie ustawowe prawo. To jak długa jest kolejka oczekujących do państwa ośrodka? Jak do każdego dobrego ośrodka jest długa. Choć nie chcę tu robić jakiejś oceny. Ale jak to wygląda? Można się po prostu zapisać i czekać? Tak, wymaga to jak przyjęcie do każdego innego szpitala. Wymaga to w pierwszej kolejności skierowania na leczenie. Takie skierowanie może wypisać każdy, nawet lekarz rodzinny. Ale bez skierowania nie jesteśmy w stanie kogoś przyjąć, jako że jesteśmy placówką NFZ-owską. Ponadto trzeba się zgłosić i tutaj ważny aspekt tego zgłoszenia. Aby uniknąć martwych dusz na liście, i nie mam tu na myśli martwych realnie, ale takich, które w przypływie motywacji się zapisały i zajmują puste miejsce, bo już im się odechciało, my wymagamy tak zwanego potwierdzania miejsca w kolejce. To jest taki trochę mały test motywacji też. I też takie przygotowanie się do przyjęcia, bo dzisiaj czas oczekiwania na miejsce w Pławniowicach wynosi 3, 4, czasami 5 miesięcy. To dużo. I kiedy ja przestałem wczoraj zażywać narkotyki i potrzebowałbym miejsca jutro, to tak naprawdę jest dla wielu osób dramat. Ale są też inne formy wsparcia. Można skorzystać z odtrucia, z detoksu w szpitalu psychiatrycznym na ten czas. Można skorzystać z terapii ambulatoryjnej w poradni, żeby przygotować się do przyjęcia do ośrodka, jednocześnie zachować jakieś względne bezpieczeństwo w tym czasie, ograniczyć używanie, a może utrzymać abstynencję. No ale trzeba też potwierdzać miejsce w kolejce. I u nas trzeba je potwierdzać raz w tygodniu, dzwoniąc i mówiąc, nadal chcę być przyjęty. To jest okazja taka, żeby czasem... Sprawdzić, w jakim stanie ktoś jest, tak? A to po pierwsze, a po drugie, żeby otrzymać informację, to świetnie, że pan dzwoni, bo dzisiaj zwolniło się miejsce, a 3 osoby, które są przed panem w kolejce, odmówiły, bo czują się niegotowe na przyjęcie. Więc jest możliwość, żeby ten okres skrócić, czasami jest to kwestia przypadku, no ale generalnie w Pławniowicach w ośrodku Szansa, trzeba swoje w kolejce odczekać. Takie są realia. Ale zawsze jest jakaś szansa, prawda? Tak się nazwaliśmy i to świetnie wyraża to, jak myślimy, bo... Dodajecie szansę tym wszystkim młodym ludziom na zmianę życia. Nauk to nie jest koniec świata. Nauk da się opanować, nauk da się leczyć. Trzeba po prostu wybrać odpowiednią formę wsparcia. Dla każdego ona jest inna. To, że mi pomoże to, nie oznacza, że pomoże też tobie, ale trzeba próbować. Jasne. Dziękuję bardzo za naszą rozmowę dzisiaj. Dziękuję serdecznie.